chcę opowiedzieć Państwu o Dionizji z Iwanowskich Poniatowskiej, która była postacią nietuzinkową, odznaczającą się głębokim życiem wewnętrznym, niewątpliwym talentem pisarskim, ale dziś istnieje w świadomości historyków literatury jedynie na dalekim planie. Spotykamy ją dość często w korespondencji współczesnych, w indeksach książek wydawanych obecnie, ale jest to obecność przede wszystkim za sprawą legendy biograficznej poety Józefa Bohdana Zaleskiego, w której funkcjonuje ona jako ukraińska Beatrycze. Dionizja Poniatowska urodziła się w 1816 roku w Kuryłówce na Podolu. Jeśli ta nazwa wydaje się Państwu znajoma, to myślę, że przede wszystkim za sprawą Ignacego Paderewskiego, który urodził się również w Kuryłówce. Poprzez matkę Felicję Dionizja Poniatowska była blisko spokrewniona z innym Zaleskim, Józefem, powstańcem listopadowym i emigrantem, który zapisał się w poezji, to tej poezji najwyższych lotów, mianowicie wiersz na zgon Józefa Zaleskiego zamyka cykl Vademecum Norwida. Obaj Zalescy oczywiście byli postaciami emigracji doskonale znanymi. Żeby ich nie pomylić, będę mówiła Bohdan Zaleski, i to dotyczyć będzie poety, bądź Józef Zaleski, jego przyjaciela i towarzysza wygnania. Dionizja Poniatowska została wydana w wieku lat 16, jeszcze jako Iwanowska oczywiście, za Dariusza Poniatowskiego i zamieszkała wraz z nim w guberni kijowskiej, najpierw w Tachańcze, a potem we własnym majątku w Pielawie. Z listów i wspomnień, zarówno z jej listów, które wyszły drukiem w 1900 roku, staraniem syna Bohdana Zaleskiego, jak i z listów innych jej współczesnych, ze wspomnień, wyłania się obraz kobiety o szerokich kontaktach towarzyskich, ale też literackich, i to zarówno w środowisku emigracyjnym, jak i tak zwanym krajowym. Poznała się, ta znajomość trwała przez wiele lat, kilkakrotnie spotykali się z Zygmuntem Krasińskim. Znała Norwida, znała Teofila Lenartowicza, znała Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wydane listy, jej listy nie zawierają korespondencji z Kraszewskim, natomiast można ją znaleźć w tekstach rękopiśmiennych, a także pośrednio poprzez liczne wzmianki o niej, przekazywanie pozdrowień, zapytań, informacji, które odnajdujemy w korespondencji Teofila Lenartowicza, z Józefem Ignacym Kraszewskim. Blisko znała także Michała Grabowskiego, to jednego z najwybitniejszych ówczesnych krytyków literackich. Znała też wielkości artystyczne tamtego czasu, na przykład w rodzimej Kuryłówce poznała, spędziła wiele czasu na rozmowach, na wspólnym muzykowaniu z Franciszkiem Listem. Czynione przez nią próby literackie, publicystyczne sprawiają, że można w niej widzieć postać wyrastającą poziomem ponad zwyczajny, zwyczajowy ówcześnie stopień aspiracji i styl życia zamożnej szlachty ze środkowej Ukrainy w tamtym czasie. Ciekawie brzmi w tym kontekście opinia Elizy Zbranickich-Krasińskiej, która poznała Dionizję w Rzymie w 843 roku. Cytuję fragment listu Branickiej do siostry. Widziałam się tu z dwiema paniami poniatowskimi.
Druga z nich to piękność. I niektórzy twierdzą, że chociaż dewotka, chociaż sawantka jest urocza, faktem jest, że uważa się ją za niezwykłą kobietę. Tyle Branicka. Dewotka i sawantka w jednej osobie, tak scharakteryzowana piórem innej inteligentnej kobiety, Poniatowska intryguje zespoleniem cech uważanych zasadniczo za odległe. Znajdujemy w nich bowiem splot ambicji intelektualnych i emancypacyjnych tej ukraińskiej sawantki wraz z jej głęboką religijnością i, jak dowodzą listy, która rosła w miarę upływu czasu. Znany krytyk, jakim był Grabowski, darzył Dionizję szacunkiem i liczył się z jej zdaniem. Pisał do jednego ze swoich znajomych dotknięty negatywnymi opiniami po wydaniu jednej z powieści. Pisał tak: zgodziłem się, że od recenzentów niewiele się nauczę. Będę się przysłuchiwał zdaniu publiczności. Radbym na przykład wiedzieć, co sądzą w Pielawie. Bądź łaskaw pomówić z tymi paniami, bo wiesz, że chociaż w niektórych wyobrażeniach wcale się z nimi nie godzę, ale mam je za wykształcony i niepospolitej potęgi głowy. I nieraz słyszałem o ich zdaniach, które mnie zastanowiły. Pielawa była już własną małżeńską siedzibą Poniatowskich. Idzie tu niewątpliwie o Dionizję, być może o jej matkę, może o którąś z sióstr, stąd te panie z Pielawy. Oboje Poniatowscy trzykrotnie wyjeżdżali razem na zachód. W połowie lat 30. wtedy Dionizja poznała poetę Bohdana Zaleskiego, na początku lat 40. i w roku 1852. Ten ostatni wyjazd okazał się też ostatecznym. Nie wrócili już na Ukrainę, na Kijowszczyznę. Zmarli oboje na południu Francji w 68 roku. Wyjazd podjęty dla poratowania zdrowia krył w sobie prawdopodobnie również obawę, poważną obawę o możliwość aresztowania czy zesłania, a to z powodu licznych kontaktów, jakie Poniatowscy mieli z emigrantami, pomocy finansowej, jaką im przesyłali, oraz prac Dionizji na miejscu, o których za chwilę Państwu wspomnę. Dionizja spędziła więc kilkanaście lat w Paryżu, w Rzymie, na południu Francji, gdzie rozstała się z życiem. Cały czas intensywnie pracowała umysłowo, pisała artykuły do emigracyjnych Wiadomości Polskich, do wcześniej nawiązanej współpracy z Wielkopolskim Przeglądem Poznańskim, a także do czasopism francuskich, takich jak Le Monde i L'Univers. Taki portret jej zatrudnień i jej w tym okresie paryżsko-rzymskim wyłania się ze wspomnień osób, które blisko z nią w tym czasie przestawały. W kilka lat po śmierci Hipolit Skimborowicz włączył wiadomości o niej do publikowanego w Bluszczu cyklu Polskie autorki i artystki. Obszerną informację pośmiertną zamieścił Eustachy Iwanowski, znany pod pseudonimem Heleniusz. Potwierdzał wszystkie znane ze wzmianek innych jej cechy, nieprzeciętną urodę, znakomitą znajomość literatury i dobroć, szczególnie wobec ludności rusińskiej. Całym sercem związana z wiejskim środowiskiem i pejzażem była przecież damą. Heleniusz pisze tak: zawsze najznakomitsi gromadzili się w jej salonie. Wszyscy ją szanowali i wielbili jej przymioty. Umysł jej był głęboki, gruntowny i we wszystkich kwestiach będących w obiegu pełen dobrych sądów. Pamiętnikarz kreśli obraz tak bardzo niepospolitej kobiety, że dla pełnego oddania jej cech, jej niezwykłości, musi posunąć się do porównania ze światem męskim. Pisał tak: wiele bardzo umysłów oświeciła i wprowadziła na dobrą drogę.
Godną podziwu była w tej młodej niewieście niepospolita siła rozumu, wsparta nauką, którą by się najuczęsi mężowie chlubić mogli. I dowodził dalej, że w rozumowaniach, wykładach i dowodach mówiła tak jak surowy mędrzec, pisarz i nauczyciel. W przytoczonych przed chwilą, a także w wielu innych wspomnieniach, wzmiankach uderza wspólnie jedna właściwość. Otóż Poniatowska to zawsze, choć niekoniecznie tymi słowami, określana sawantka i dewotka. Nieprzeciętna umysłowość połączona z wysoce etycznym, opartym na chrześcijańskim fundamencie stosunkiem do świata. Jako rzecz ciekawą dodam może tylko, że jej postać pojawiła się w roku 1928 w takim obszernym artykule Marii Krzyżanowskiej na łamach Kobiety Współczesnej. To było pismo poświęcone takiej już na sposób dwudziestowieczny rozumianej emancypacji kobiet w życiu rodzinnym, zawodowym, politycznym. I tam znajdujemy właśnie bardzo ciekawie przedstawioną sylwetkę Poniatowskiej, o której autorka pisze, że żadna z romantycznych dam, pań ani panienek, tak pisze, nie włożyła na swoje barki tylu obowiązków i tylu dzieł, co Poniatowska, i konkludowała tak: takim to dziwnym zajęciom, niecodziennym wtedy w świecie niewieścim, oddawała się czarnobrewa pani z Tachańczy. Postać Poniatowskiej należy nie tylko do ciekawostek historycznych, nie tylko do rozproszonych wspomnień, ale też do powstającej dopiero pełnej jeszcze luk, wymagającej wielu dokładnych badań i opisów, ale bardzo ważnej, takiej socjohistorycznej narracji o życiu i pracach polskich kobiet na tak zwanych ziemiach zabranych. Ta narracja, jak wspomniałam, jest po części prowadzona, ale wymaga też bardzo wielu obszernych studiów i wielu uzupełnień. W tej narracji mieści się także konieczność dokładniejszego rozeznania, przyjrzenia się pracom Kraszewskiego, nie tylko jego powieściom, ale także jego opisom, wspomnieniom, podróżom, takim jak chociażby zapis podróży po Wołyniu i Polesiu i Litwie. Pomijam w tej wypowiedzi prace naukowe poniatowskie, etnograficzne, historyczne, poświęcone słowiańszczyźnie. Chcę z samych tylko listów, tych wydanych drukiem, wyprowadzić pewien obraz jej życia duchowego, jej aspiracji intelektualnych i skoro o sawantce i dewotce wspomniałam na początku tego wywodu, do także pewnych jej mniemań na temat kobiet, roli kobiet, pewnych postulatów co do roli kobiet i niewątpliwie też bogatego życia duchowego samej autorki. Wśród wielu kwestii poruszanych w listach wyraźnie przebija się nuta swego rodzaju osobności, odrębności zajmowanego miejsca. Pisała w liście do Bohdana Zaleskiego z 1943 roku. Ciężko mi dziś na duszy. Darmo chodzę i rozmawiam z ludźmi, łzy cisną się do oczu. Gdyby na czyich kolanach głowę oprzeć i popłakać. Trzeba mi litości, ale nie współczucia. Dziś może wydać się to dość zaskakujące, ta potrzeba litości, odmowa współczucia, ale rozumiejąc współczucie wedle ówczesnego pojmowania jako dzielenie uczuć, współodczuwanie, dzielenie uczuć, Dionizja nie chce nikogo narażać na podobny do jej własnego stan ducha. Natomiast pragnienie litości oznacza nie słabość, nie upokarza,
a jest głęboką oznaką człowieczeństwa. Ktoś, kto pragnie litości, a odrzuca współczucie, okazuje się niespodziewanie silny, gdyż chroni innych przed ciężarem i mrokiem współodczuwania. Listy z 1943 roku, kiedy opuszczała Europę Zachodnią, wracała do Tahańczy i potem Pielawy. Pełne są doniesień o smutku, pełne wyrzutów czynionych samej sobie. Na specjalną uwagę zasługuje jej refleksja nad słowem żal. Wpisana w list do Zaleskich, zawarta w nich myśl jest iście chopinowska, według takiej koncepcji wybitnego znawcy Chopina, profesora Tomaszewskiego, który przypisuje właśnie, czy charakteryzuje twórczość Chopina poprzez to słowo. Nie znajduje żadnych związków znajomości Dionizji i Chopina, choć sama była niezłą ponoć pianistką. Chodzi raczej tutaj o pewną taką aurę semantyczną epoki, powiedziałabym. To słowo żal jest ważne. Dionizja wywodziła na ten temat tak. Żal to takie serdeczne słówko. Ono tak dobrze naszą własną, rodzimą, gdzieś tam głęboko schowaną prawdę wyraża. Bo w żalu jest skarga na jakieś zło, co cię mięży, na własne czy cudze winy. Jest rzewne wspomnienie wszystkiego, co zmarło. Żal to ostatni wyraz prawości konającej w niemocy. Święty i straszny Bóg jeden odpowie nam kiedyś w dzień sądu. I ostatni wyraz nieprawości, kiedy ją przemogła tęsknota za prawem. Cicho więc, cicho, tajemnicze to słowo i święte. Nie znieważajmy go. Tyle Dionizja. Żal należy więc nie tylko do porządku uczuć, ale jest etycznym fundamentem osobowości. To tajemnicze słowo, jak pisze autorka, ma w swoim polu semantycznym także rzewne wspomnienie. Taka analiza rzewności w odniesieniu do Syrokomli, jakiej dokonali Czesław Zgorzelski, a potem Radosław Okulicz, Kozaryn, odsłania postawę należącą do najtrwalszych wartości cywilizowanego świata, bardzo daleko wychodzącą poza ramy sentymentalnej czułostkowości czy rozczulenia. Pisząc u nas inaczej, Poniatowska wyrzuca Zaleskiemu, że nie rozumie on już istoty litości przynależnej wszystkiemu, co rzewne, albo może, że rozumie ją na sposób światowy już, jako wyraz sentymentalnej słabości. I w tym momencie Dionizja staje mimowolnie w środku kulturowego sporu, a przynajmniej kulturowej różnicy, zauważanej już przez krytyków XIX-wiecznych. Rzewność, tak jak i żal, oznaczała jakąś dyspozycję rodzimą, ukraińską, a biorąc pod uwagę Syrokomlę, po prostu niekoroniarską, kresową. Cytowany list, podobnie jak wzmianki zamieszczone w innych miejscach jej korespondencji, uwydatniają te głębokie, emocjonalne, poznawcze i kulturowe rozumienie świata u nas, także fragmentami zapisanymi mową ukraińską. Pisała na przykład tak. Nekaży nie potrapią, na toż mysja na Ukrainie porodiły, żtob czarowaty nie umiły. Listy pisane w latach 40. pokazują też wyjątkowo wnikliwe, inteligentne studium stosunków panujących w rodzinach. Pisała do wuja, czyli Józefa Zaleskiego, świadka jej dzieciństwa. Wychowałam się w dziwnej atmosferze gwałtowności i stoicyzmu, gdzie wszystkie powierzchowne oznaki przywiązania za udawanie miano, a przynajmniej za nieprzyzwoite i śmieszne egzaltacje. Tak na przykład matka, dodawała od razu, że tu nie idzie o jej matkę, bo jeszcze nie była ona taką, ale matka ku wielkiemu zbudowaniu otaczających kobiet opowiadała, iż aby nie psuć dziecka, nie pocałowała go, chyba że śpiące. Kto jako młody i podwładny krzyknąć z bólu nie miał prawa, choćby skonać miał w wysiłku, uśmiechać się musiał. A biada mu, jeśli zbladł, bo cierpienie za nic się nie liczyło. Odsłania się tu, jak w wielu innych momentach,
osobowość wyjątkowo wrażliwa, może nawet neurotyczna, która podczas europejskiej podróży z początku lat 40. odkrywa upiorowość własnej egzystencji. Nie znam nikogo, kto by tak zupełnie stał się upiorem jak ja. Ta zaskakująca koda każe postawić pytanie, skąd ta nagła myśl o byciu upiorem. Tu potrzebny jest może szerszy komentarz. Nie ma prawa do siebie samej, donosiła. I choć kontekst tego wyznania pozwala w nim odczytać samoświadomość kobiety zamężnej, która nie może rozporządzać własnym życiem wedle pragnień, to Dionizja analizuje prawo do siebie samej w szerszym zakresie i kontekście. Tam u nas w kraju nie uwierzysz, ile to jest ludzi, co sobie powiedzieli, że to prawo mają nade mną i doprawdy nie arcysłodko go używają. W tym samym liście, który zakończy nagłą kodą o byciu upiorem, przeprowadza subtelny wywód o wolności, polemizując najpewniej z Krasińskim, którego określa jako Z. Występuje przeciwko wszelkiej teorii religijnej, społecznej, narodowej, w imię indywidualnej wolności wyboru, a nawet prawa do błędu. Protestuje więc przeciwko, bo tak rozumie myśl Krasińskiego, konieczności zbawienia ludzi jakimś jednym prometejskim gestem. Widzi w tym zagrożenie zaprzeczenia prawa do indywidualnej wolności i odpowiedzialności każdego człowieka. Pisze tak. Czyżby nie prościej i lepiej było w takim razie człowieka pojętną rośliną stworzyć? Była nieprzejednana wobec teorii systemów, ponad którymi stawiała wyżej indywidualne rozumienie i współodczuwanie. Jej Filipika przeciwko systematowi Krasińskiego jako żywo przypomina spór między indywidualistą, gotowym organizować rzeczywistość na wymyśloną przez siebie modłę, z personalistką, avant la lettre oczywiście. Te jej myśli o wolności, ta potrzeba bycia traktowaną na równi z innymi, pojawiały się dość wcześnie, ale chyba najpełniej wybrzmiały w Zwierzeniach czynionych wujowi w swoistym takim mini traktacie na temat równości kobiet i mężczyzn. Poniatowska opierała tę równość na godności każdego człowieka, ukształtowanej na podobieństwo twórcy. Odmienność płci objawia się na wielu ważnych polach, które dziś nazwalibyśmy pewnie rolami społecznymi. Nikomu i nigdy nie wolno jednak, to bardzo mocno akcentowała, dyskredytować tej podstawowej zasady ludzkiej równości. Z niej wywodziła opór przeciwko traktowaniu kobiet jako słabych, zatrzymanych w krainie mentalnego dzieciństwa. Pisała tak. Ci nas pozbawiają godności ludzkiej, co nam odbierają udział w pracy, w cierpieniach i w szacunku ogólnym. Bo jak tu mieć szacunek dla istoty, na którą się nie liczy więcej niż na dziecko? Takie poniżające nasz oszczędzanie, czy nas uwalnia od cierpień? Bynajmniej. Wy nie chcecie tych cierpień dzielić z nami, ale ponieważ musimy odczuwać je koniecznie, wkładacie nam na barki większy ciężar, nie pozwalając nam dźwigać go z wami pospołu, umiejętnie i chętnie. Tyle Dionizja. Wypada tu zaznaczyć, nie rozwijając z braku czasu, że ta wizja kobiecej godności i równorzędności wyrasta z bardzo podobnych przesłanek, co koncepcja Norwida na ten sam temat. W zasadzie można by, nie opatrując tego przypisem, czy nie znając autorstwa, niektóre wypowiedzi Norwida uznać, przypisać Dionizji i na odwrót. Przekonana o tej właśnie niezbywalnej, jakby przyrodzonej równości, Dionizja podejmowała się w sposób taki
jakby kompleksowy, chciałoby się powiedzieć, pracy pedagogicznej. Pracowała według stałego rozkładu dnia, w którym właściwa nauka zajmowała każde przedpołudnie, a co więcej, odbywała się w starannie przygotowanym miejscu. Jeszcze jeden cytat, bardzo, jak sądzę, wyraziście dokumentujący nie tylko jej pracę, ale także jej taką samoorganizację i potrzebę wydzielenia specjalnego miejsca, specjalnego otoczenia dla pracy umysłowej. To już ostatni cytat w tym wywodzie. Potrzeba mi koniecznie własnego zakątka. Nie mogąc mieć domu, ona oczywiście nie była bezdomna, to był czas, w którym jeszcze mieszkała w Tachańczy w domu teścia, ale już organizowała sobie własny dom w Pielawie. Więc nie mogąc mieć domu, kazałam jako tako urządzić chatę wiejską i w pośród zimy zaimprowizować schronienie dla siebie i trojga dzieci moich. Ona nie miała własnych dzieci, zajmowała się po zesłaniu matki i innych kobiet z rodziny w związku ze sprawą Konarskiego, zajmowała się młodszym rodzeństwem i dziećmi zesłanych. Więc zaimprowizowałam schronienie dla siebie i trojga dzieci. Zharmonizowałam tę chatę o ile można z wewnętrzną myślą moją. Nic tu nie krzyczy, ani kolory, ani drzwi, ani podłoga. Papier na ścianach błękitny lub szary. Podłoga wysłana, aby nie rozlegał się odgłos kroków. Wstaję o 6:00. Ukończywszy drobne zajęcia kobiece, idę o 8:00 na herbatę. O 9:00 zasiadamy w moim ciemnym pokoiku. Ja na sofie, troje dzieci naprzeciwko. Zaczyna się lekcja historii naszego kraju. Wykładam ją sama, zarówno jak katechizm. Wolno im zapisywać notatki. Wolno zadawać pytania. Te rozmaite objaśnienia prowadzą nas niekiedy aż do antypodu. Pewnego złagodzenia arkadyjskości dodawał temu surowemu i pracowitemu życiu śpiew. Po południu wolno było śpiewać, grać na fortepianie, śpiewano po ukraińsku, czasem też pieśni Schuberta lub włoskie pieśni. Czytelnika listów uderza wyrażona w wielu miejscach potrzeba tworzenia harmonijnego, prostego i jednocześnie wytwornego otoczenia. Tak urządziła szkolną chatę, tak projektowała własny dom, a w późniejszych latach życia, podczas tego ostatniego pobytu w Rzymie i we Francji, ten własny kącik, chciałoby się nieomal powiedzieć, własny pokój, nawiązując tutaj do swego swoistego manifestu Virginia Woolf, więc ten własny kącik zamieniała na sale biblioteczne i pracownię Franciszka Duchińskiego, historyka i etnografa, z którym żywo współpracowała. Jak o chleb powszedni, tak o pracę powszednią tylko dziś prosić trzeba. Tak deklarowała przebywającej w zachodnim uzdrowisku siostrze Konstancji Żywuskiej, a jako prosta wyrobnica przedstawiała się Zaleski. Poniatowska niewątpliwie prezentowała wysoką świadomość swoich powinności. Umiała je realizować i twórczo rozwijać. Domagając się prawa kobiet do poważnego, partnerskiego traktowania, kreśliła w listach, a także w przypisywanych jej niekiedy próbach prozy powieściowej, o których już w tym wywodzie nie mogę szerzej wspomnieć, kreśliła podstawy takiego oczekiwania. Wspierało się ono konsekwentnie na wyrazistej antropologii. Antropologii człowieka jako imago Dei. Niezależnie od przyrodzonej płci i ponad przypisanymi przez kulturę i czas społecznymi rolami. Dziękuję.